środę wieczór. Słuchajcie, obiecałem, że pokażę Wam już gotowe. Tam widzieliście, że już miałem to tak porobione, tylko posklejać trzeba było. Wczoraj posklejałem. Tak jak mówiłem, że nie będę już tego nagrywał. Posklejane, widzicie, już jest zrobione, wszędzie pozamykane, wszędzie posklejane, że nie da się już tego otworzyć. I pierwsza dyszka, żebyście widzieli, pierwsza dyszka wchodzi do skrzyneczki. Wrzucamy. Pierwsza dyszka już jest wrzucona w skrzyneczce, w skarbonce skrzynce. Już się zaczyna powoli zbierać. Także super, to się udało. Ja jutro, bo dzisiaj nie miałem czasu, dlatego też tak wieczorami nagrywam te filmy. I drugie wrzucam dopiero na drugi dzień. Dzisiaj będzie ostatni, czwarty odcinek, jak to już wykańczam. Znaczy, jak już będzie pokazane, że już jest wszystko porobione z kołkami i tylko wczoraj sklejałem, więc wczoraj już nie wrzucałem tego, tylko inne filmy, dwa wrzuciłem. Dzisiaj wrzucę to i ten film też wrzucę. Ten film pewnie będzie przed tym czwartą częścią, ostatnią robienia tej skarbonki, dlatego że niestety ostatni odcinek ma prawie godzinę, 50 parę minut, więc jest dłuższy, on będzie się trochę dłużej wrzucał na kanał. Ten się oczywiście wrzuci wcześniej, dlatego że ten będzie krótszy film. Słuchajcie, zanim tu przyszedłem, jeszcze miałem coś innego do porobienia. Znaczy porobienia, musiałem coś z papierami wypisać, parę rzeczy, żeby coś do wysłania na jutro było. Także troszkę miałem coś innego do roboty. Słuchajcie, w międzyczasie potem chwilkę oglądałem Czarną Szprychę, która od wczorajszego dnia zaczęła robić streamy. Także dzisiaj, no jeszcze ona tego streama jeszcze ciągnie, tam chyba już 2 godziny. Nieważne, ważne jest to, że jest tam taka pewna osoba, która weszła na streama do Czarnej Szprychy, bo ja tam się przywitałem, chwilkę coś tam też pisałem do niej. I tam pewna osoba napisała, że do niej, że ten Jack TV też nieźle na ciebie nagrywał. No, widzę, że jest tam taka pewna osoba, która ogląda i ją, i mnie. Ze mną nie rozmawia, nie pisze w ogóle, ale oczywiście do niej pisze. I oczywiście to jest taka osoba, która, jakby wam powiedzieć, osoba, która szuka fejmu, żeby kogoś skłócić ze sobą, żeby zrobić jakieś wielkie halo, żeby się coś działo. Widzicie, są takie osoby, które szukają właśnie takich właśnie osób jak ja, Czarna Szprycha i inne osoby, które na przykład tak jak ja, na przykład coś tam nagrałem na Czarną Szprychę, coś tam powiedziałem na nią i o niej, znaczy się. I szukają takich właśnie osób, żeby właśnie później na stream, jak jest jakiś stream, to wchodzą i już robią coś takiego, żeby zrobić fame, żeby zrobić, że może coś będzie, że ona zacznie coś na mnie i ja zacznę na nią i że będzie się coś działo, nie? No takie są niektóre osoby. Nieważne, mam to gdzieś, bo ja tam tylko swoje opinie na temat tego
niektórych osób wypowiadą się tak samo jak na Meksykana. A jeszcze nie wiem teraz, co to za osoba, chyba ta sama pisała, że jestem takie niezłe ziółko jak rozpruwacz. Ciekawe. Albo nie wiem, jakoś tak to zrozumiałem. Nie wiem, czy zły, czy dobry, czy jaki. Ech, też nieważne. Nieważne, naprawdę nieważne i prawdę mówiąc, guzik mnie to obchodzi, czy ktoś tam próbuje skłócać youtuberów niektórych, żeby się coś działo. Widać, że niektóre osoby po prostu nie potrafią normalnie oglądać, normalnie wejść i porozmawiać z każdym jednym, tylko szukają właśnie takich momentów, żeby po prostu skłócić jakby coś, nie? A po drugie, od razu tak chciałem powiedzieć, Czarna Szprycha, tak, ja ją oglądam i czasami komentuję na jej temat, tak? Ale słuchajcie, komentować każdy może i o kim chce, tak? To nie jest zabronione, to jest jedno. A drugie, ja może nie robię na swoim kanale tak, żeby... Na razie tak nie robię. Żeby się przebierać, żeby robić jakiś fame, żeby było większa oglądalność. Tylko są takie normalne takie filmiki, czy tam streamy, żeby po prostu pogadać na streamach. Filmiki są jakie są. Są czasami właśnie jak tu na przykład robienia skarbonki, czy cokolwiek innego. I powiem wam tak. Tak naprawdę, jak się wypowiadam na temat Meksykana, czy no Meksykana tam ten, ale wiem o tym, że Meksykano się tam i tak nie odniesie do mnie, dlatego że słuchajcie, dlatego że wiecie, on jest zadumany w sobie i prawdę mówiąc, cwaniaczek jest taki, że nie chce nikogo reklamować. Ale jak jego reklamowali, czy coś tam gdzieś o nim powie, ktoś na streamie, to fajnie, ale kurwa, jakby kogoś innego, to nie. Bo on doszedł do wszystkiego sam. Nie, gdyby nie nagrywał z Krzyśkiem, to trochę ciężko by było się tak wybić. Więc cwaniaczek jest, wiecie, zadumany w sobie. A co do Czarnej Szprychy, no Czarnej Szprychy się odnoszę też do niektórych komentarzy, ale to też trzeba wziąć to troszeczkę trzeba to wziąć tak na luzie, dlatego że to komentowanie w kierunku Czarnej Szprychy to jest tylko dlatego, żeby właśnie oglądalność była, żeby jakiś tam lekki fame był, tak? Żeby trochę więcej ludzi oglądało mój kanał. Więc to trzeba patrzeć troszeczkę pod tym względem tego. Także tak to wygląda. To, co teraz robię, to też jest moje hobby, które tak naprawdę mi się podoba nagrywanie i pokazywanie siebie, bo nie mam nic do ukrycia i tak naprawdę nie wstydzę się niczego, tak? Dobra, słuchajcie. Także skrzynka, skarbonka zrobiona i super. Teraz jutro będę miał chyba troszkę więcej czasu i będę dzwonił do tego swojego kolegi zapytać się, czy mu, bo właśnie nie wiem, już parę, jakby to powiedzieć, parę miesięcy już nie rozmawiałem z nim, nie miałem czasu na to i nie wiem, czy już czasami już nie ma takiego projektu, coś tam ze skarbonkami, bo wiem, że wtedy jeszcze nie miał, także jakby nie miał czegoś takiego, to ja powiem, że ja bym zrobił projekt
dla niego. Będzie mógł sobie sprzedawać, bo on ma firmę, więc będzie mógł to sprzedawać. Sobie będzie miał projekt do tego. A przy okazji ja na tym zyskam, że jak mu zrobię projekt, to w ramach tego parę sztuk bym sobie, bym poprosił go, żeby mi właśnie powycinał, bo to jest laserowo wycinane. Więc ja dla niego projekt, on dla mnie to, że mi parę sztuk by wyciął, ja bym sobie to później tylko sklejał w domu. Także, znaczy w domu, czy tutaj w garażu, to wtedy byście mogli zobaczyć. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno to tak szybko do tego nie dojdzie, bo to też on też pracuje, oprócz tego, że ma swoją firmę, to też pracuje. I to też trzeba się ugadać, trzeba się razem zjechać, żeby to takie coś. Trzeba mieć czas na to. Drugie, ja też muszę mieć czas na to, że jakby wyszło, żebym musiał przygotować ten projekt, no to w tym momencie jest tak, że ja niestety tylko po pracy będę mógł przy takim czymś siedzieć. No, a to, żeby to wszystko miało ręce i nogi, no to chwilę trzeba przy tym popracować przed komputerem. Także to nie jest tak, że to tak szybko do tego dojdzie. Może za miesiąc, może za dwa, może szybciej, bo nie wiem, tak jak mówię, że jakby miał już taki projekt. Karbonki. Na pewno będę chciał zobaczyć, jak będzie wyglądała, bo chodzi o to, że jak nawet bym miał to, to może być taki nie w moim stylu, takim jakbym chciał. Drugie, w tym momencie od razu Wam mówię, że jak to by było, miało wypalić wszystko pięknie, ładnie, to na pewno będzie mógł, bo tak samo na takich rzeczach, jak dodatkowo jest wycinane, to można też ustawić tak, żeby na przykład logo mojego kanału było na tym wypalone. Było wtedy na wszystkich stronach wypalone i od góry. Także na pewno będą fajnie wyglądały, jest super. Potem jedynie każdy, kto by chciał sobie zakupić, będzie mógł sobie zakupić takie surowe, a jedynie potem najlepiej sobie to lakierem pociągnąć. No cóż, no tak jak powiedziałem, będą takie skarbonki, może nie takie dokładnie jak to, co ja zrobiłem, ale na pewno jakieś ładniejsze, fajniejsze i takie, że będzie można otwierać. Tylko że, tak jak mówię, nie za szybko. Ja muszę najpierw jutro się z nim skontaktować, pogadać, ugadać, zobaczyć, czy będę musiał robić ten projekt. Bo jak będę musiał zrobić, to tak jak mówię, to też chwilkę zajmie, bo niestety ja po pracy nie zawsze jest tak, żebym mógł mieć czas na to, żeby siedzieć przed komputerem i bawić się przygotowanie tego projektu. Już dla niego parę projektów zrobiłem, które tak naprawdę siedziałem przy jednym, siedziałem raz 5 godzin, bo troszeczkę tego było, wszystko trzeba było posprawdzać potem, żeby to wszystko było dokładne, żeby nie było żadnych tam niedociągnięć, żeby potem nie było, że się przychodzi z projektem i chce to wypalać, a tu kurde, trzeba poprawki nanosić, więc. Więc niestety trzeba tak, żeby zrobić, żeby po prostu miało to ręce i nogi i trzeba troszkę posiedzieć czas przy takim czymś. Także po pracy to też nie jest tak, że hop siup, godzinka czy dwie jest zrobione. I drugie, że też trzeba się ugadać, żeby on też miał czas na takie coś, bo tak jak mówię, ma firmę i też pracuje. Oprócz tej swojej firmy to jeszcze pracuje. Także to nie jest tak, że zawsze ma czas
i też musi, chcąc, nie chcąc, też ma rodzinę, więc też poświęcić dla rodziny też czas trzeba. Oprócz tego, że się tylko pracuje i jeszcze swoją firmą zajmuje, także wiecie, no tak to wygląda. Więc nawet jak ja bym miał dwa, trzy dni zrobione projekt, to też nie znaczy, że ja zaraz będę to miał, że jadę do niego i od razu mam to gotowe do zrobienia i od razu mam zrobione. Także niestety, no to też chwilkę potrwa, ale jest do zrobienia i na pewno będą, zobaczymy. Zobaczymy, jutro będę wiedział co i jak. I takie skarbonki fajne bym mógł przygotować, parę sztuk. Na pewno będę chciał parę sztuk. I zobaczymy. Wtedy będzie stream. I na tym streamie będzie na pewno opis, że będzie, jakby to powiedzieć, licytacja, kto ile da, to za tyle pójdzie. Dobra, słuchajcie, tym akcentem kończymy. Do zobaczenia. O kurde, ej, słuchajcie, 20 minut ponad, ja cię pierdziem. Dobra, słuchajcie, to ja kończę. Jack TV żegna was wszystkich i pozdrawiam. Łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia, do jutra.